Stowarzyszenie Dziennikarska Kuźnia Słowa zaprasza na cykl wyjątkowych spotkań literacko-autorskich, które odbędą się w parku HDK w Działdowie oraz w amfiteatrze w Lisbarku. Ze względu na nazwiska, które w tym roku się pojawiają, czyli nazwiska popularnych i znanych, jak sądzę, aktorów, I rzeczywiście i lubianych, tak, rzeczywiście yy, sądzę, że będzie to, yy, to wyjątkowa impreza, na którą chętnie przyjdzie publiczność. Dwunasta edycja Powiatowych Wieczorów z poezją i prozą. Cykl spotkań to doskonała okazja do spotkania z wybitnymi osobowościami polskiej kultury, słuchania ich wierszy oraz oglądania interpretacji autorskich. Imprezy odbywają się pod gołym niebem w malowniczych parkach, co dodatkowo sprzyja atmosferze spotkań z literaturą i sztuką. Zaczynamy 30 czerwca i zaczynamy wielkim nazwiskiem. Przyjedzie do nas aktor. Adam Woronowicz. Ja sądzę, że jest on dobrze znany publiczności, ponieważ choćby z serialu bardzo popularnego serialu Skazana, który ostatnio można oglądać w telewizji, ale nie tylko. Jest to też aktor z serialu The Office, czyli biuro. Można go pamiętać z roli, z której ja go bardzo pamiętam, czyli baby są jakieś inne. Wspólna organizacja imprezy przez wiele podmiotów pokazuje, jak istotna jest współpraca między instytucjami kulturalnymi regionu. Spotkania powiatowe z, y, wieczory z poezją i prozą finansuje powiat działdowski, natomiast organizatorami są Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia -Słowa, Miejski Dom Kultury w Działdowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku w tym roku. Powiatowe wieczory z poezją i prozą to doskonała okazja do odkrywania bogactwa literackiego i artystycznego regionu.